Co u ciebie nowego? Tyle lat cię nie widziałem. Kiedy to ostatni raz? Nawet nie zapamiętałem. Dokąd jechał ten pociąg, którym jechać miałeś? Wsiadłeś wtedy w ogóle? Czy na peronie stałeś? Jakie słowa i myśli były z nami w tej chwili? O czym żeśmy gadali i w co żeśmy wierzyli? Wszystko mi się miesza. Obraz przykrywa. Weź mi proszę przypomnij, jak ty się właściwie nazywasz. Wtedy życie było mocne. Szybkość też niczego sobie. Nie sądziłem, że cię spotkam jeszcze kiedyś, bowiem na rozstaju każdy jeden wtedy poszedł w swoją stronę. Drogami, które bardziej od siebie oddalone. Opowiadaj szybko. Niewiele czasu mam, mój kolego. Naprawdę, tyle lat. Co u ciebie nowego? Kiedy zrozumiałem, jak ważny jest każdy dzień, okazało się, że już coraz dłuższy rzucam cień. Gdybym wiedział to, co wiem. Gdybym wiedział to, co wiem. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego, dziś imienia Stanisława Wyspiańskiego. Józef Czypek nauczył nas tego, że kultura jest właściwym sposobem istnienia człowieka. Poprzez odsłonięcie tablicy chcemy dać świadectwo o kulturze, które jest zwyczajnym świadectwem człowieka. Józefa Czypka. Byłem dyrektorem, najbardziej pamiętam to, jak dyrektorem przestałem być i jakie profity z tego tytułu zacząłem osiągać. A mianowicie? Dowodem na to są akurat obaj tutaj dyrektorzy, Tomek Burmistrz, ja przewodniczący Rady Miejskiej. Brawa, proszę Państwa. Wolałam też, tak jak kolega mój poprzednik, uczyć. Uczyć tak i z młodzieżą się bardzo dobrze dogadywałam i także uczyć to było moje powołanie. Krąży taka popularna anegdota, że pani dyrektor Miller ucząc prawą ręką pisała, a lewą już mazała. Więc ci, którzy byli mniej obeznani w matematyce, miewali kłopoty. My jesteśmy po prostu nauczycielami, dlatego najlepiej czujemy się na lekcjach. Kiedy idę na lekcje, to jest moja bezpieczna przystań, bo w gabinecie dyrektora siedzi się jak na bombie. Czego najbardziej nie lubiłam? Zdaje się, że wśród nas jest pani wizytator. Bardzo mi miło. I bardzo mnie pasjonowały remonty w tej szkole. Jak gdzieś można było kilka groszy zdobyć, to uwielbiałem coś wyremontować, pomalować, odnowić. Historię, którą pokochałem, zawdzięczam mojemu mistrzowi, czyli panu profesorowi Taberskiemu. Legenda. Świeci pilotom w oczy. Miłość do Mickiewicza i to tak mocna i tak intensywna, że proszę sobie wyobrazić... To też Adam. Też Adam, tak. Może to nie przypadek. Czekam na wiatr, co rozgoni. No dobrze, ale czy tak musiało być? A może mogli Państwo nauczać innych przedmiotów? W takim ujęciu ropakologicznym komenda wiewiórka oznacza, że uczeń siedzący najbliżej okna ma wstać i otworzyć okno górne. Oczywiście z zachowaniem zasad PHP. Panie Adamie, jak jest wiewiórka, panie miejscu? Proszę zapytać pana profesora Białek. O, koleżanko. Chyba iPhone. Proszę Państwa, jeżeli ja bym tak krzyczał po niemiecku na lekcji, to przecież te wiewiórki by zdechły. Pytanie do pani profesor Wieły, a może przysposobienie obronne? O nie, nic z wojskiem.
znam wyjątkowo tutaj to miejsce, ponieważ byłam tutaj najpierw uczennicą szkoły podstawowej, która się nazywała Biała. I kiedy ja tutaj skończyłam szkołę podstawową, tylko już był właśnie liceum wtedy. W tym roku jest 40 lat, jak skończyłem tą wspaniałą uczelnię. To jestem to ja, która podpisywała się OZWJN. Odnoszę wrażenie, że w tym gronie jestem chyba najstarszym z uczniów. Nazywany był doradcą królowej, czyli obecnej pani dyrektor Balcerowiak. Miłościwie nam panującej. Wiele imprez, wiele pięknych wspomnień. Mam nadzieję, że jeszcze będą tutaj przytoczone. Tak, pamiętamy wiosenny obciach 2009. Wykopki. Profesor Łukaszewski. Profesor Geisler. Noś ten kosz za dziewczynami. Noś! Studniówkowy polonez. Nie pamiętam. Raz zmieniamy, ściąga. Wypadła mi na maturze. Ściąga. Język polski na maturze. Pochód pierwszomajowy. Nigdy nie brałem udziału, zawsze uciekałem. Świadectwo z paskiem. Nie dotyczy. Ja miałem w trzeciej klasie podstawówki. No miałam, no, lepsza jestem niż wy. Pierwszy dzień wiosny. Targowisko. Nie chodziliśmy na wagary, nie wiem, jakoś nienormalni byliśmy. Przygoda na wycieczce. O. Pamiętam, jak na wymianie jechaliśmy pociągiem do Lusiow i z profesorem Kasickim kupowaliśmy bilety i niestety profesor spóźnił się na pociąg i odjechaliśmy bez niego. Wymiana ze szkołą z Francji, która przyjechała autobusem na boisko szkolne i wszyscy wysiadali i nauczyciele francuscy częstowali papierosami uczniów. I to był dla nas szok. Przed nami gala szkolnej mody z różnych epok. I teraz, gdy pojawią się nasze modelki, szanownych Państwa, prosimy o komentarz. Co wychowawczyni codziennie sprawdzała, czy mamy czyste szyje. Aha, jasne. Zdarzyło mi się, że myłem szyję, jak już miałem kołnierzyk założony i się okazało, że szyja czysta, a kołnierzyk brudny. Ajajaj, to ciekawe. Pani profesor Lamuch mówiła na mnie konserwatystą, a dlatego, że miałem w szkole najdłuższe włosy, a to już nie było modne. Aha. Panie Dominiku, czy to pański strój z lat szkolnych? Obawiam się, że tak. Faktycznie w latach 2000 pojawili się w naszej szkole chłopcy, którzy nosili do szkoły lokówki i po lekcjach WF-u prostowali sobie te długie grzywy. Faktycznie to było absolutne nowum i szok, ale tak, faktycznie było. Dziewczyny nosiły stringi, które wychodziły z nad spodnie. Ajajaj. I przyznaję, że to... Były takie, to nie tak. Byłam ja. Nie, pani Ania, broń Boże. I powiem, że to był dla mnie najbardziej chyba przykry okres pod względem estetycznym. Ale dlaczego? Ale widzę, że gorące emocje wzbudza ta dyskusja. Profesor Cyranek także chciałby coś dodać. Miałem o czymś innym powiedzieć, ale te stringi, mnie to nie przeszkadzało. Gdzie profesor? Idę. Oj, dzień dobry, panie profesorze. Bo ja chciałam zapytać... O. Przyznaję, troszkę mi się oczko zamknęło. Długo czekacie? No nie, 2 minuty. A coś. Z tym, że to jest nasza druga lekcja WF-u. Bo na pierwszą pan w ogóle nie wyszedł. Ajajajaj, widzisz, kacha, takie życie. Ale ja nie mam na imię kacha. Cicho, kacha, to jest zupełnie nieistotne. Kacha, na początek ustalmy nowe zasady, regulamin lekcji WF-u. Masz zakaz zadawania następujących pytań. Co dzisiaj robimy? Czy dzisiaj normalnie ćwiczymy? Czy się dzisiaj przebieramy? Oraz to wasze topowe, najgłupsze, czy jest dzisiaj WF? Teraz, kacha, pytaj.
profesorze, a dlaczego pana boli głowa? Bo wczoraj było Stanisława. Ale pan nie ma na imię Stanisław. Ale się okazało, że Wyspiański miał tak na imię. Poza tym, z tej okazji wstawili nam nowe okna w kantorku i to był bardzo dobry powód, żeby się dzisiaj nie wyspać. Także Kacha, nie zadawaj już więcej tych głupich pytań. Dobra, Kacha, dzisiaj będziemy grali w taką grę, nazywa się Kamienie. O, a jak to się gra? Jakie są zasady? Kacha, słuchaj, zasady są takie. Się nie ruszasz, się nie oddychasz, udajesz, że cię nie ma, a jak się tylko przypomni mi twoja egzystencja, to wylatujesz. To będzie najtrudniejszy WF twojego życia, daję ci gwarant. Czas start. A ty czemu się nie przebrałeś? Panie profesorze! Panie profesorze! Panie profesorze, to dyrektor! Normalnie ćwiczy więcej. Co najmniej dwóch. Pan wstanie, proszę. Proszę wstać. Zachęcam do rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Bardzo dziękujemy. Wchodzimy w szkolosztyla do klasy, proszę. Zjezi placen. Guten Tag, meine Children. Zuerst ich wolle deine zadanie domowe gemachen. Thomas. No Thomas. Was? Kapusta i kwas. Zadanie domowe. Homework, you know? No, abla, no kapisci. Auf Deutsch bitte. Deutschland, Deutschland. Nie śpiewaj mi tu! Thomas, warum du nicht przygotowany do zajęć, nicht lern, warum, no, warum, Thomas? No bo ten język jest jakiś taki śliski. Ja przyznaję, że ja się trochę pani boję. Ja, good, 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 good. Z tego będzie wojna. So, że sobie tak zażartuję po francusku. Zrobimy tak, Thomas. Ja ci nie wstawię keine NDST dzisiaj. If, because, zawsze joli popą. Tomasku, poprawnie, ale poprawnie, odmienisz czasownik haben. Co oznacza haben? Ukraść. Mieć! To tak jakby ukraść. Odmieniaj to haben. Ich habe du hast jetzt hat, wir haben sie. Haben. Thomas! Tomasku! Tomasku, sehr gut! To jest pierwszy raz, kiedy ktoś poprawnie odmienił na mojej lekcji niemieckiego czasownik haben! Serio? No, Tomasku, to możesz iść do domu, na hause, Zurück! Gehen, gegangen! Dzięki. Dobrze. Hospitation, zapraszam. Tak, ciekawe, co pani dyrektor sądzi o tym warsztacie metodycznym. Pani dyrektor, ja powiem tak, no nie każdy ma talent do języków, prawda? I to nie wina Tomaska, że on tak słabo się uczy. No ja w przeciwieństwie do niego to i francuski, i niemiecki, i hiszpański, także no nie ma problemu żadnego. Wolałabym pani, żeby pani się skupiała na jednym, a dobrze. Siedzą sobie dyrektorzy. Każdy z nich miło gaworzy. Wszyscy dzisiaj tacy mili. Zapomnieli, jak was tu gnębili. Dajmy na to panie Miller. Był tu z niej prawdziwy killer. Z łagodnością prawdziwego baranka nauczyła matmy nawet opornego cyranka. Brawo! To nieskromnie zabrzmi, jeżeli ja uznam skarpę za miejsce kultowe. A... rozpoczęła przebudowę paręnaście lat temu i trwa do dziś przebudowa skarpy. A pamiętam, to się działo za mojej kadencji, kiedy koleżanka Krasicka zapytała mnie któregoś dnia, czy może na skarpie zdjąć tynk z cegieł i te cegły odsłonić. Ja się zgodziłem,
No i po 2 godzinach kończyłem pracę i postanowiłem się na skarpy przejść, zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I zobaczyłem, że tego tynku już nie ma. Także koleżanka Krasicka najpierw zdjęła ten tynk, a potem stwierdziła, że warto się spytać dyrektora. Przyznał mi się uczeń, niestety go dzisiaj nie ma, że wyprawił tam 18. Dorobił sobie klucze, zawiesił w oknach koce, żeby z zewnątrz nie było widać. To sumienie bardzo go męczyło i przyszedł do pana dyrektora Szramy przyznać się do tej strasznej rzeczy. Dyrektor Szrama był zachwycony. Mówiłem zachwycony. Takie pomysły szalone ze strony młodzieży, bo to były takie pozytywne, żadnych zniszczeń, a pomysł naprawdę był świetny. W tych czasach kultowym miejscem była kotłownia węglowo-koksowa, zarządzana przez palacza imieniem Ojo, który z otwartymi rękoma przyjmował licealistów chętnych do wypalenia papierosa podczas dużej przerwy. Proszę Państwa, pokoik WF-istów. Mieliśmy o tym mówić. To jest kultowe miejsce. A przy okazji brawa dla pana Jerzego Kubiaka. Jest wśród nas. To jest to w tym budynku, gdzie kiedyś był internat. Tam była tak zwana sala prób muzycznych i to dotyczy takiej fajnej grupy, którzy byli skupieni wokół muzyki, tylko nigdy nie mogliśmy żadnego utworu dokończyć, bo co się rozwinęliśmy, to wpadał palacz i mówi: cicho, pogrzeb idzie. Byłem młodym nauczycielem pierwszy rok i były dyżury nauczycielskie i ja doskonale wiedziałem, co się tam za tym kioskiem dzieje. I któregoś pięknego dnia zawołał mnie dyrektor Geisler wówczas i mówi: kolego, kolega nie wie, czy kolega udaje, że nie wie. Spuściłem głowę, na co usłyszałem: i jutro mam mieć tu kilka uwag w dzienniczku. I do dzisiaj mam dzienniczek, w którym jest napisane: syn Tomasz palił papierosy za kioskiem w liceum. Podpis Waldemar Cyranek. Patrzycie z tej odległości, czy bliżej, to tak jest nie do odczytania. Praca zbiorowa, czyli Heniu i ja. Nie wszyscy oczywiście. O, jest mikrofon. No na tym właśnie polega praca w grupie, że są ci, którzy pracują, piszą, przygotowują i są tacy, którzy potem trzymają kartkę. Dyrektor Miś, kolego. Stanisław, jakby ktoś nie wiedział. Myśmy przyporządkowali czasy zamierzchłe, autor nieznany. Nieznany. Dyrektor Stefan Goluba, Ludwik XIV, szkoła to ja. Zdecydowanie. Dobre. I tutaj zaraz nawiązanie do pana dyrektora Tomasza Szramy, który był tym Kazimierzem odnowicielem i przejmował to, co już może było trochę starsze. Trzeba było odnowić, więc to jego zasługa. Oczywiście dyrektor Konstanty, już się poprawię, Geisler, który mnie przyjmował i przekazywał. Nie tylko ze względu, tak, no, Władysław Okietek. Mały wzrostem, wielki duchem. Zdecydowanie. Pani Janina Miller, królowa Jadwiga. Dla wszystkich miła, dla wszystkich dobra, dla święta. Wszystkich sympatyczna i święta. Dyrektor Wysoka Kasprzak. Margaret Thatcher, rządy silnej ręki. Dyrektor Stanisław Mikołajczak, ci, którzy pamiętają pana dyrektora, król mody Karl Lagerfeld, brązowy garnitur, sandały i czerwone skarpety. Spokojnie możemy. Już mi nic nie grozi. Ty. Ale pani nie ja. Dyrektora Agnieszka Katarzyna Balcerowiak. Królowa Bona. Wszyscy macie rację, ale ja wiem najlepiej. I tak. Dziękujemy. Takiego jak ja. Tego. Tak. Tylko żeby miał mniejsze stopy. Staszek. Przyjacielem moim bądź. Staszek. Ty w liceum zawsze rządź. Przybywamy do Państwa prosto z głębokich wód, aby szybciutko powiedzieć, czym była Trybuna Buty. Najbardziej doniosłych momentów było rozdanie nagród misterów. Nic nie pobije jednak legendarnego: otwórz duszno, bo mi okno.
Nie ma jeszcze takiego marvelowskiego superbohatera, ale my mamy. Jest nim dyrektor Marek Łapigrosz. Dla dysków twardych najważniejsze są takie parametry jak pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu do danych oraz średni czas bezawaryjnej pracy. Wszystkie te parametry laureatka naszego mistera ma na wyśrubowanym poziomie. Mister w tej kategorii trafia do niezawodnej pod tym względem pani Danusi Krzyżania z Centralnego Sekretariatu. Mister w kategorii inkubator młodzieńczej twórczości trafia do profesora Adama Kraszewskiego. Za to, że był akuszerem przy narodzinach Trybuny Budy. Spiritus mowę z tego przedsięwzięcia i dzierżył nad nami, i nadal dzierży, parasol ochronny, choć często odgrażał się, że go złożył. Miejmy nadzieję, że dziś przyjmie od nas 40-letnich, ale chyba nie całkiem szpetnych, podziękowania za owo podżeganie do awanturnictwa i siania zamętu, jakim było wydawanie szkolnej gazety. Profesorze, dziękujemy raz jeszcze. Zestaw kołnier, koców, poduszek. Do każdej klasy. Do każdej klasy? Tak. I pan powie, a tak dokładnie to, co oni by mieli pod tymi kołdrami na tych łóżkach w te wakacje? O, do sekretariatu 80 cali. Co oni tam będą oglądali? No, wszystko. Nauczyciele państwo zgłosili taką prośbę. Tak. Że chcieliby rady szkoleniowej na Wyspach Kanaryjskich. Ale możemy negocjować, bo pan doktor Rewis mówił, że możemy w Papui Nowej Gwinei, bo wtedy będzie taniej. Ja rozumiem. Panie tylko, ta Papua, to wszystko to jest za naszym powiatem jeszcze. Poczekaj. Will have driven through the state. Will have driven through the night. Baby, come on. Bardzo miło tu wrócić po tylu latach. Jestem bardzo wzruszona, naprawdę. If the sun don't shine on me today, and if the subway's flooded, bridges break. I dlatego było to obarczone dużym ryzykiem, ale myślę, że jest dobrze. Matura. A to już było. Dziękuję, że Państwo zechcieli uczestniczyć w jubileuszu w jakiejkolwiek formie. To niezwykle ważne, bo tworzymy jedną wspólnotę absolwentów i mam nadzieję, że kolejne jubileusze będą również
z naszym udziałem. Życzę miłej zabawy. Bawimy się do białego rana. Dziękuję. Parze, których nie widziałam ponad 20 lat. Naprawdę niesamowite. Poproszę o jeszcze. Poproszę, bo zostałem wyznaczony do sprzedaży wszystkich tych gadżecików, które tam leżą. I dopóki ich nie sprzedam, nie mogę z towarzystwem siedzieć, więc bardzo proszę, pomóżcie.